makieta jest wykonana z modułów. Moduły możemy to porównać do klocków Lego. Nie, żebym teraz chciał jakoś promować klocki, ale to jest tak znana marka, że wiemy, że nieważne gdzie na świecie kupimy te klocki, wszystkie do siebie pasują. Z modułami jest bardzo podobnie. Polskie moduły są wykonywane według takiej normy standard. Czesi mają swoją normę, Niemcy mają swoją normę, ale posiadamy też moduły przejściowe, czyli z jednej strony ma, jak gdyby można powiedzieć, czoło polskie, z drugiej strony na przykład z innego kraju. Dzięki temu makietę możemy łączyć dowolnie. Tak jak tutaj w dzisiejszym prezentujemy makietę, moduły są z Polski. Część stacji jest realna, czyli taka jak w rzeczywistości, ale troszeczkę zmodyfikowana. Jest to wielkość TT, skala 1 do 120, czyli wszystko 120 razy mamy mniejsze. Pociągi, budynki i co ciekawe, można zobaczyć, że w wagonach u nas są pasażerowie, wagony są podświetlone. Dla osób, które przyjeżdżają, jest tutaj symulator lokomotywy EU07, słyszymy go w tle. Można taki pociąg sobie poprowadzić, oczywiście wirtualny pociąg. Natomiast na makiecie jeździmy my, maszyniści, są dyżurni ruchu, pociągi się poruszają według rozkładu jazdy. Czyli tak jak to na prawdziwej kolei wygląda. Trasa nie jest realna. Zacznijmy od tego, że tak, ja to zbudowałem. Jest to mój projekt w całości stworzony od podstaw jako projekt z pulpitu sterowniczego lokomotywy EU07. Jest on stworzony w części, po części, bo nie w całości, na oryginalnych częściach, na oryginalnych podzespołach. Jest to symulator prowadzenia jazdy na liniach kolejowych, polskich liniach kolejowych, zatem osoba, która z tego będzie korzystać, doświadczy wszystkich sytuacji ruchowych, których maszynista, z którymi maszynista się zmierza podczas prowadzenia pociągu. Myślę, że już sama procedura uruchomienia takiej lokomotywy jest dość ciekawa, a co dopiero prowadzenie jazdy, bo wbrew pozorom nie jest to takie proste, a takie sytuacje, powiedzmy, nadzwyczajne, jak nie wiem, chociażby sarna na torach albo jakieś sytuacje nagłe, to są już sytuacje, które możemy tutaj zasymulować. Jeśli chodzi o walcownię tutaj cynku, mamy dużą powierzchnię do dyspozycji. Z kolegami od makiety z klubu TT Silesia znamy się od lat. Szukaliśmy jakiegoś wspólnego terminu, żeby oni mogli tak olbrzymią makietę zbudować. A dla nas to jest też okazja do tego, żeby pokazać te związki pomiędzy koleją a przemysłem. Ze względu na to, że my w tej chwili nie mamy bocznicy kolejowej, na którą moglibyśmy prawdziwe lokomotywy, prawdziwe składy wprowadzić, no to żeśmy postanowili to zrobić w skali mikro, czyli tej skali TT 1 do 120, no i dzięki temu to się udało. Tam troszkę takich przemysłowych elementów na tej makiecie jest, także wszystko się zgadza.